Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 49. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 49. spotkanie, które zamyka cykl 40. i jest takim ukoronowaniem, taką kropką nad i, taką wisienką na torcie. Bo dokładnie teraz pewien cykl się kończy, czyli pewne drzwi się zamykają i otwierają się nowe. Nowa energia wszechświata staje do Twojej dyspozycji. I dokładnie teraz możesz widzieć więcej, czuć więcej, idealnie reagować, idealnie kształtować Twoje życie i w tym nowym czasie również nowe zwierzę mocy staje do Twojej dyspozycji. A jest nim kobra królewska. Kobra ma niesamowitą energię. To nie tylko zrozumienie, które pomaga Ci kształtować Twoje życie, ale również uzdrowienie i przemiana, ale przemiana na zasadzie zrzucenia starej skóry, jeżeli okazuje się, że jest ona za mała i za ciasna, i odnowienie całej swojej siły i mocy w tej nowej postaci. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej i samego tematu naszego spotkania, a tematem jest, że dokładnie teraz wszystko to, co wydarzy się w Twoim życiu, jest dla Twojego dobra? Rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, które jest również symbolem transformacji i uzdrowienia, ponieważ to miejsce, magiczna oaza, została przemieniona z tego, co było chore i nienaturalne, w to nowe, piękne, pełne siły i pełne mocy. I po tym całym procesie przejdziemy do przesłań od siły wyższej i dokładnych wskazówek na kolejny czas. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, co ciemne, od czego pragniesz się uwolnić, co w jakikolwiek sposób gdzieś Cię ogranicza czy blokuje i przyczepiło się w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciężkich energii, od których pragniesz się uwolnić.